tym filmie przedstawię Ci proces powstawania mojego najnowszego obrazu. Nazwałem go Podszepty. Jest to średniej wielkości płótno w wymiarach 100 na 80 cm. Do namalowania go użyłem farb akrylowych, jednak posługiwałem się również kilkoma technikami stosowanymi głównie w malarstwie olejnym. Jeśli chodzi o inspirację do tej pracy, to na pewno muszę wymienić dwa nazwiska. Mianowicie Józef Hemłański i Jacek Malczewski, jeśli chodzi o tematykę. O ile wpływ Hemłańskiego ze swoją tematyką wiejską jeszcze jest wyczuwalny, to Malczewski już nie bardzo. Wszystko zmieniało się w trakcie pracy nad samym obrazem i już na wstępnym etapie szkicowania moja koncepcja uległa znaczącej zmianie. Chciałem stworzyć coś z jednej strony dekoracyjnego, a z drugiej zawierającego jakąś ledwie wyczuwalną nutę metafizyki lub tajemniczości. Mocno inspirowałem się na tym etapie tworzenia samej koncepcji obrazem Jacka Malczewskiego w Tumanie. Jedną z jego interpretacji jest przedstawienie południcy, czyli zjawy polującej na ludzi przebywających w polu w samo południe. Z reguły zadawały ludziom zagadki, od których zależał potem los pytanego. Taką mniej więcej scenę chciałem przedstawić. Zacząłem więc od serii szkiców, zarówno tych klasycznych, jak i cyfrowych. Choć muszę przyznać, że praca w komputerze jest znacznie szybsza i łatwiejsza, jeśli chodzi o ustalanie wstępnej kompozycji. Jak widzisz, pierwotna koncepcja samego obrazu była nieco inna. Początkowo chciałem, by na obrazie były dwie postaci. Ta realna i metafizyczna, zadająca szeptem pytania. Jednak w tej pierwotnej koncepcji nie podobał mi się zbyt podobny układ dłoni. Ogólne wrażenie ciasnoty sprawiło, że musiałem też zrezygnować z kilku dosyć istotnych elementów obrazu. Przede wszystkim usunąłem samą południcę i dzięki temu mogłem przesunąć główną bohaterkę bardziej w kierunku centrum kompozycji. Zastąpiłem ją kolejnym ptakiem, który miał przynajmniej sprawiać wrażenie, jakby przemawiał do samej dziewczyny. Widzisz zatem, że pierwotna koncepcja znacznie różniła się od tego, co widzimy na skończonym płótnie. Jako że zaraz po dziewczynie jest to drugi w kolejności element kompozycji, który zwraca uwagę na obrazie, to postanowiłem również przyszykować się do namalowania go trochę bardziej. Przygotowałem więc płytę o wymiarach 20x30 cm i zagruntowałem ją w podobny sposób co samo płótno. Zrobiłem małe studium samego Rudzika, żeby sprawdzić, w jaki najlepszy sposób wyeksponować rudo-pomarańczową barwę tego ptaka, bo to właśnie ona będzie najmocniejszym akcentem kolorystycznym na tym obrazie. Malując ten niewielki wizerunek, doszedłem już do kilku wniosków, które potem wprowadziłem w życie w finalnym obrazie. Teraz mogłem z czystym sumieniem zająć się przygotowaniem płótna do malowania obrazu. Pomimo tego, że jest ono zagruntowane, to zanim zacznę nakładać pierwsze kreski szkicu, potrzebuję zrobić coś jeszcze. W tej chwili jest ono całkowicie białe i jeśli chciałbym malować jasne światła, to nie mogę osiągnąć nic jaśniejszego niż to, co mam w tej chwili. Jeśli zacząłbym nakładać pierwsze kolory, to każdy z nich wydawałby się ciemniejszy w porównaniu z tą oślepiającą bielą płótna. Zobacz, jak to działa. Umieściłem tutaj kilka kolorów znajdujących się na finalnym obrazie. Zobacz, jak bardzo zmienia się twoje postrzeganie ich odcienia w zależności od tego, na jakim tle się znajdują. Moje płótno nie może być ani za jasne, ani za ciemne. Chcę raczej zacząć pracę nad czymś pośrednim, nie przekłamującym odbioru kolorów. Teraz, gdy będę nakładał tony jaśniejsze i ciemniejsze, będę mógł je dostrzec takimi, jakimi są w rzeczywistości. Będę gruntować swoje płótno za pomocą żółtej ochry lub naturalnej sieny. Są to bardzo ciepłe odcienie brązu. Na tej bazie stworzę szkic mojego obrazu. Nie robię tego za pomocą zwykłej szarości, ponieważ chcę, by odcienie na ciele i kolory ptaków były raczej ciepłe. Po nałożeniu samego walorowego szkicu będę kładł przezroczyste warstwy koloru, a taki podkład pozwoli mi już nadać ciepły ton kolorom ciała. Nałożenie koloru na płótno jest bardzo łatwe. Potrzebuję tylko jakiegoś naczynia, w którym będę mógł nieco rozcieńczyć farby wodą, ponieważ ma to być bardzo cienka i transparentna warstwa farby na płótnie. Do mojej mieszanki dodałem trochę żelu opóźniającego schnięcie farby, ponieważ chcę, by moja powłoka, którą zaraz nałożę, była naprawdę równa. Całość mieszam ze sobą dokładnie i zwykłym malarskim pędzlem rozprowadzam na płótnie. Następnie jeszcze nie wyschniętą farbę rozcieram równomiernie za pomocą materiałowej szmatki. W zależności od potrzeby mogę powtórzyć cały proces i nałożyć drugą warstwę, jak wyschnie ta pierwsza. Tak przygotowane płótno jest gotowe do malowania.
Chcąc prawidłowo nanieść szkic na duży format, jestem zmuszony użyć siatki. W mojej pracowni niestety nie mam dostatecznego odejścia od obrazy, żeby móc prawidłowo określić proporcje, dlatego w przypadku malowania prac większych niż 60-70 cm siatka jest dla mnie prawdziwym wybawieniem. Chcąc rysować bez jej pomocy, byłbym zmuszony co chwila ściągać płótno ze sztalugi i wychodzić z nim do innego pomieszczenia, żeby ocenić proporcje. Metoda siatki została wymyślona właśnie do pracy w warunkach ograniczonej przestrzeni i rzeczywiście sprawdza się w nich doskonale. W momencie, gdy mam nałożone już wstępne kontury za pomocą ołówka, mogę przejść do szkicu walorowego. Za pomocą czystej umbry palonej szukam głównych konturów i najciemniejszych obszarów na mojej kompozycji. Najbardziej szczegółowe będą obszary samego wianka i znajdujących się w nim kwiatów. Największą ciemną plamą na obrazie będą oczywiście włosy znajdujące się w cieniu samego wianka. W ten sposób chcę powoli naszkicować każdy kontur na moim obrazie. Jak już się uporam z zaznaczeniem najważniejszych linii, to mogę wprowadzić już trochę jaśniejsze cienie i półtony, które są ciemniejsze od mojego koloru gruntu. Za pomocą rozcieńczonej umbry zaczynam modelować każdą część mojej kompozycji. Powoli przestrzenna forma zaczyna wyłaniać się z samych konturów. W tej chwili ustalam kontrast całej sceny. Teraz decyduję, który cień musi być ciemniejszy, a który jaśniejszy, tak żeby jak najlepiej pokazać wrażenie trójwymiarowości zarówno ptaków, postaci czy gałęzi. Mając ustalone cienie po wyschnięciu ich warstwy, mogę zacząć również modelować miejsca oświetlone. Robię to za pomocą bieli tytanowej. To właśnie po to zagruntowałem płótno, żeby teraz móc również decydować, gdzie będą najjaśniejsze elementy mojej kompozycji. Początkowo nakładam farbę rozcieńczoną, żeby zarówno jasna siena gruntu, jak i ciemniejsza umbra mogła przez nią prześwitywać. Taka praca pozwala mi łatwo modelować przestrzenną formę tego, co chcę namalować. Nie muszę kontrolować wszystkiego naraz. W tej chwili zajmuję się samym walorem. Odcień i nasycenie koloru w ogóle mnie jeszcze nie obchodzą. Na to przyjdzie czas w późniejszych etapach malowania. Ta metoda pracy wywodzi się jeszcze z bardzo dawnych czasów i nazywa się imprimatura. Posługiwali się nią najwięksi mistrzowie od renesansu aż do XX wieku. Miejsca bardziej oświetlone pokryte są znacznie gęstszą i bardziej kryjącą farbą, spod której nie widać już podkładu. Dodatkowo już staram się ukrywać kontury, by nie były już widoczne na późniejszych etapach malowania. Jak widzisz, na tym etapie pracy mam już ustalone w miarę dokładnie, gdzie będą obszary jasne, a gdzie ciemne. Można powiedzieć, że mam już niejakie pojęcie, jak będzie wyglądał finałowy efekt, choć nie mam nałożonej ani jednej plamy ostatecznego koloru. Jeszcze przed właściwym malowaniem mogę już nałożyć jednolitą warstwę szarości na samo tło, ponieważ to duży obszar, na którym nie będzie się zbyt dużo działo. A jednocześnie nie chcę zaburzać sobie postrzegania bazowych kolorów ciała zbyt dużą ciepłą plamą jednolitego koloru wokół. Pokrywam zatem szerokim pędzlem całe tło kilkoma warstwami neutralnej szarości, choć staram się być również dokładny, jeśli chodzi o szczegóły, które wypracowałem już wcześniej. Nałożenie dwóch warstw pozwala mi uzyskać w miarę równomierną plamę jednolitego tła. W tej chwili mam już chłodny dalszy plan i ciepłą wymodelowaną sylwetkę zarówno dziewczyny, jak i ptaków. Mogę przejść do nakładania kolorów. Na początek nakładam bardzo przezroczyste laserunki bazowego koloru. Nakładam dużą przezroczystą plamę lekkiego różu, tak by pokryła ona cały obszar twarzy, rąk i dekoltu. Ciemniejsze obszary włosów maluję za pomocą mieszanki umbry, którą wykonałem szkic, oraz błękitu wtalowego. Jeśli chcesz uzyskać głęboką czerń, staraj się właśnie stworzyć ją w ten sposób. Zwykła czerń sprawiłaby, że kolor stałby się bardzo stłumiony i po prostu brzydki. Oczywiście chcę również, żeby mój walorowy szkic cały czas był widoczny, nawet pod najciemniejszymi kolorami. Ciemnym odcieniem szarości pokrywam gałąź znajdującym się na pierwszym planie. Przenikające się nawzajem laserunkowe warstwy kolorów ciepłych i chłodnych stworzą naprawdę miły dla oka i neutralny kolor, nie będący ani zbyt czarny, ani brązowy. Z drugiej strony, w przypadku pomarańczowych plam na piersiach ptaków, chcę jeszcze bardziej ocieplić i podnieść nasycenie mojego bazowego koloru. Dlatego nakładam pomarańczowy laserunek, który stanie się świetnym akcentem wzbogacającym całą kompozycję. W tej chwili mam już mniej więcej ustalone nie tylko miejsca, które są najciemniejsze i najjaśniejsze. Wprowadziłem już też bazowy kolor i teraz moim zadaniem będzie powiększenie kontrastu i wzbogacenie odcieni, zarówno w partii cieni, jak i świateł. Można powiedzieć, że zacznę pracować na przemian warstwami kryjącymi z laserunkowymi, które tylko częściowo przykryją to, co już zrobiłem do tej pory, albo wręcz zmienią tylko lekko odcień danej plamy koloru.
Zacznę od wprowadzenia ciemniejszych partii zieleni w wianku i dosyć mocno nasyconych kolorów kwiatów, które będą prześwitywać pod jasnym laserunkiem, który wprowadzę w późniejszym etapie malowania. Tak samo dosyć kryjącą warstwą chcę pokazać plamy cienia na samym ciele i koszuli. Zwróć uwagę, że cień na białym kolorze jest już znacznie chłodniejszy. Inaczej jest w przypadku ludzika na pierwszym planie. Tutaj plama cienia na głowie i piersi jest bardzo ciepła, nie tylko ze względu na to, że sam kolor pomarańczowy ma taką temperaturę, ale również chcę go wizualnie wypchnąć do przodu. Właśnie dlatego używam cieplejszych odcieni, nawet do stworzenia głębokich cieni. Po nałożeniu ciemniejszych tonów wracam z powrotem na górę obrazu i wprowadzam tony jaśniejsze, odpowiadające za bardziej oświetlone części poszczególnych liści czy trawy. W przypadku twarzy nakładam kilka warstw półprzezroczystego różu, który nada bardziej cielistego koloru obliczu dziewczyny. Później wstępnie rozjaśniam całą koszulę i zaczynam kłaść plamy świateł na niej. Paradoksalnie biel jest jednym z trudniejszych kolorów do uzyskania, ponieważ najbardziej na niego działa światło otoczenia i czasami mnogość odcieni pojawiających się na białych materiałach jest naprawdę zaskakująca. Najbardziej oświetlone miejsca pokrywam kolejną grubą kryjącą warstwą farby. Jest ona dużo jaśniejsza od całej reszty. Ale nie jest to wcale czysta biel. Powoli udaje mi się uzyskać efekt światła na białym materiale, ale muszę oczywiście zająć się jeszcze innymi partiami obrazu. Same włosy również wymagają jeszcze całkiem sporej ilości pracy. W tej chwili muszę chociaż zaznaczyć, w jaki sposób układają się w warkoczu. I robię to za pomocą koloru, który ma w sobie całkiem sporo koloru tła, ponieważ na sam warkocz nie pada światło bezpośrednio. Światło atmosferyczne, czyli takie, które powstaje z odbicia fal świetlnych od innych przedmiotów, zawsze przejmuje sporą ilość koloru z otoczenia. Idąc niżej, muszę się w końcu zająć również ciemniejszą sukienką. Ona też wymaga pokazania zarówno światła padającego z głównego źródła i tego odbitego, które widzimy pod lecącym ptakiem. Tak samo muszę również pokazać światło na ptakach, które krążą wokół głównej bohaterki obrazu. Mając już ustalone kontrasty światła i cienia, mogę zacząć bardziej modelować twarz i kolor światła na poszczególnych jej płaszczyznach. Szukam kształtu pojedynczych, już o wiele mniejszych plam światła i cienia za pomocą mniejszego pędzla szczeciniaka. Tak samo postępuję z dekoltem i resztą ciała. W tej chwili pracuję za pomocą coraz mniejszych plam, które pokazują coraz więcej detali obrazu. To samo oczywiście tyczy się szczegółów ptaków. Tak samo w tej chwili mam już ustalone większość rzeczy i mogę przejść do ostatniego etapu tworzenia obrazu, czyli malowania różnych tekstur i detali. Zaczynam pracować nad mniejszymi szczegółami na twarzy i oczach, żeby pokazać ich szklistą powierzchnię, a także za pomocą przezroczystych laserunków wygładzam fakturę skóry na twarzy, uszach i szyi. Zwracam też uwagę na krawędzie i tam, gdzie trzeba, wyostrzam je w taki sposób, by przejście pomiędzy tonami było bardzo gwałtowne i kontrastowe. Oczywiście pracuję nad małymi szczegółami, które można powiedzieć będą taką wisienką na torcie, jeśli chodzi o ten obraz. Ale pamiętaj, etap detali przyszedł dopiero na samym końcu pracy, kiedy wszystkie inne problemy udało mi się rozwiązać i pozostały mi do pokazania różnice faktur oraz właśnie drobne szczegóły. Mógłbym tak naprawdę bawić się jeszcze długie godziny, dodając coraz to nowe detale, ale chcę zacząć już kolejną pracę. Malowanie tego obrazu na pewno było pewnego rodzaju wyzwaniem i próbą przeskoczenia własnych możliwości. Jak zwykle w takim przypadku, już pod koniec pracy zaczynam dostrzegać coraz to kolejne błędy, ale wiem, że na pewno nie poprawię wszystkich i nie chcę wymęczyć tej pracy za bardzo. Myślę, że jak bardzo wielu z nas artystów, staram się walczyć ze swoim perfekcjonizmem, dlatego staram się wyciągać wnioski z tej pracy i wprowadzić je w życie przy okazji tworzenia następnej, miejmy nadzieję jeszcze lepszej. W tej chwili pozostało mi już tylko jedno do zrobienia, jeśli chodzi o malowanie tego obrazu. Składam podpis na skończonej pracy i czekam do następnego dnia, by nałożyć werniks. Tak wygląda końcowy efekt.
Mam szczerą nadzieję, że oglądanie procesu powstawania tego obrazu dało Wam chociaż ułamek satysfakcji, jaką czułem podczas długich godzin malowania go. Myślę, że czas powstawania tej pracy na pewno przekroczył 100 godzin i był rozłożony na okres 2 miesięcy. Rozłożyłem go na sesje, które trwały po 2 lub 3 godziny, więc nie czułem się w ogóle zmęczony samym tworzeniem. Jednak na pewno była to próba dla mojej cierpliwości i systematyki tworzenia. Zdaję sobie również sprawę, że w tym filmie nie pokazałem nawet 1/10 samego procesu malowania. Ale musiałby trwać chyba kilkanaście godzin, żeby pokazać wszystkie aspekty techniczne powstawania takiego obrazu. Wiem, że prawie w ogóle nie pokazałem sposobu, w jaki chociażby mieszam kolory lub jak wygląda praca pędzla, w zależności od tego, czy kładę warstwę laserunku, czy kryjącej gęstej farby. Tak naprawdę jest to pierwszy film z serii malarskiej, więc też w pewnym sensie stawiam tutaj pierwsze kroki w tej dziedzinie i byłbym bardzo wdzięczny za Waszą pomoc. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy ciekawią Was takie typowo techniczne aspekty malarstwa, czy może chcecie raczej zobaczyć, w jaki sposób można budować kompozycję i pokazywać powstanie obrazu z szerszej perspektywy, czyli nie tylko sam proces malowania, ale zbieranie referencji, kostiumów czy sesje fotograficzne. A jak podobał Wam się ten film, to dajcie mi łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, by w przyszłości oglądać więcej takich filmów. Tymczasem do zobaczenia przy okazji tworzenia następnej pracy. Cześć!